przyjechaliśmy tutaj na ciężki teren, ale zamierzaliśmy tutaj nie odpuścić i jednak wygrać. Jak widać, utrzymać lidera jest bardzo ciężko, chyba łatwiej jest zgonić. Jeżeli chodzi o pierwszą połowę, jak jeszcze może ta gra była otwarta, gdzie też przy odrobinie szczęścia można było strzelić tutaj bramkę, tak w drugiej połowie chcieliśmy grać też odważnie. Wychodziliśmy nastawieni na to, że jednak to my wyjdziemy dzisiaj zwycięsko. Szybko strzelona bramka. Delikatnie pocięła nam skrzydła. Szkoda tylko, że sędzia nie zinterpretował tej sytuacji, gdzie rzut karny. Jeżeli już nie ma rzutu karnego i jest sytuacja z faulem przez bramkarza, myślę, że czerwona kartka i okej, jest za polem karnym. Zinterpretował to inaczej. Jest żółta kartka, nie ma karnego. Szkoda, może ten mecz poszczelonym jeszcze oczywiście karnym. Mecz by może wyglądał troszeczkę inaczej. Próbowaliśmy, ale jednak nie mieliśmy dzisiaj nic w drugiej połowie takiego, żeby jednak przechylić tą szalę na naszą korzyść. Może nie, że odpuszczony, ale po prostu brakowało po ostatnim pucharze może siły i ten mecz zdecydowanie przegraliśmy w drugiej połowie. Nie graliśmy piłką po prostu, bez jakiejś koncepcji. Wychodzimy z innym nastawieniem, jest całkowicie coś innego na boisku. Bo tak jak bramka w 45 minucie, tak jak bramka w 48 minucie gdzieś tam może troszeczkę podcinać, że wychodzimy nastawieni mocno, tak, chcemy grać, bo chcemy strzelić, a tutaj jednak tracimy. Ale mamy jeszcze 45 minut, ale jednak w tych 45 minutach oprócz tego rzutu karnego, który powinien być, moim zdaniem, nic nie stworzyliśmy. W tej chwili w czołówce jest tak ciasno, że na pewno po pierwszej rundzie gdzieś Garbarnia, Poroniec, Wisła, Sandomierz, jeszcze Krzo, Ostrowiec, według mnie to były te ekipy, które oczywiście nie zapominając o Solo Święci, to były te ekipy, które na pewno miały być mocne i w tej drugiej rundzie rozdawać karty. Prawda jest taka, że dalej Garbarnia się liczy, dalej Poroniec się liczy i dalej się Sowa liczy. Nie ma żadnego kryzysu. W meczu z Krzo Ostrowiec stwarzamy sobie 12 sytuacji, gdzie 4 razy zawodnicy Krzo wybijają piłkę z linii bramkowej. Oni 2 razy podeszli na pole karne, z czego strzelili jedną bramkę i przegrywamy mecz. Tam mogła się gra podobać, tutaj się gra nie podoba. Już wiadomo, że był to dla nas bardzo trudny mecz. Naszym celem jest bycie na koniec sezonu jak najwyżej w tabeli. Wiedzieliśmy, że jak tego meczu nie wygramy, to ta czołówka nam może trochę odskoczyć. Uważam, że graliśmy jak na dzisiejsze warunki niezłe zawody. Trochę za bardzo bojaźliwie, uważam, w pierwszej połowie, bo trochę założenia były inne. Mieliśmy się długo utrzymywać przy piłce, grać szybko, po ziemi. No nie wychodziło to tak do końca. Natomiast po przerwie myślę, że mieliśmy zdecydowaną przewagę. Mogliśmy strzelić jeszcze bramki. Ale tak jak mówię, nie ma co być zachłannym, cieszymy się ze zwycięstwa, gratulacja dla chłopaków, bo naprawdę sporo zdrowia dzisiaj zostało na boisku. Ktoś tam mówił, że bez Tomka Ogara sobie też poradziliśmy. Fajnie, że są następni i naprawdę pokazali się dzisiaj z dobrej strony. Szkoda kontuzji Łukasza Pietrasa, mam nadzieję, że szybko do nas wróci. Tak jak mówię, cieszymy się z 3 punktów, zobaczymy, co będzie dalej.